teraz przed Wami rozmowy niekontrolowane. Kolorowa Justysia i Zuzia. Tego Wam życzę. Rozmawiajcie ze swoimi dziećmi. Prowadźcie rozmowy niekontrolowane. Nieważne o czym, nieważne jak, nieważne gdzie. Po prostu rozmawiajcie z nimi, bo naprawdę możecie się przy tym świetnie ubawić. Także posłuchajcie sami, jakie rozmowy niekontrolowane prowadziliśmy ostatnio. Pozdrawiam Was wszystkich. DJ Radical. Słyszałaś to? Tak fajnie, tak, czekaj. Dobrze, powinna mieć mikrofon. O, było słychać, ja słyszałam. Że nie mogę całkiem przegryźć, bo jest za zimno. Zimno, że to jest lepsze, zimno czy ciepło? Ach, właśnie ma. No. No ja też lubię zimno bardziej. Wtedy możesz się ubrać na tyle, żeby ci było ciepło. A jak jest ci gorąco, to po prostu możesz tylko iść nago. Chyba, że sobie ściągniesz skórę. Ale i tak. Co boli bardziej? Byciem smażonym na smażonym żywo? Czy bycie zamrożonym żywo? Nie wiem, skąd to pytanie przyszło, ale... Ja wiem. Skąd? No powiedziałeś, że żadna umiera. To już jest jakiś trop. Trop? Mamy trop. Skąd to pytanie powstało? Powiedziała jest Zuzanna. Organistyczna. Wiesz co? Ale czekaj, jakie było pytanie? Co bardziej boli, czy? Co bardziej boli? Bycie smażonym żywo, czy zamrożonym żywo? Ty to widziałaś? Ale czad! Ja też tak potrafię. Boże, jak pięknie! Co bardziej boli? Ja uważam, że smażenie się boli, bo to doświadczasz na skórze, a zamrażanie to tylko po prostu jest zimno, w pewnym momencie usypiasz. I jest koniec, już jeszcze nie ma. I zawsze mogą cię po na przykład 5000 lat odmrozić, nie? A jak już się spalisz, to... Jedyne co sobie możesz popływać gdzieś w wodzie, nie wiem. Upuściłaś ja! Ale ja. Czyli... Jak ja bym... została zamrożona żywo... I bym weszła w hibernację... Hibernację. No. No i co? Jakbyś weszła z tą... hibernację. Z Bernardem, no. To co się dzieje z moim ciałem? Czy moje ciało się po prostu tak zatrzymuje? Czy moje serce dalej działa? Czy ja dalej palę kalorie? Czy ja dalej... palisz? Od kiedy? Nie. Czemu mi nie powiedziałaś? Nie. Znowu będzie, że źle się opiekuje dziećmi, nie? Czyż jak zaczęłaś palić, to przynajmniej mogłaś mnie poczęstować, a nie palisz sama. Ja. Weź się podziel, nie bądź taka. Nie można palić samemu, bo to jest niezdrowe. Nie możemy. Bo już się pali. Niestety. No. Daniel dzisiaj palił. No byś ciebie palił, no co? Ale mogłaś mu pomóc.
Ale całkiem nieźle to mu poszło. Chyba to po mamusi. A tata mu mówił, nie pal. Mówił, nie pal. Tata nie pali. Znaczy nie pali czasem. Tylko czasem. No. Jak jest w domu. No. Większość czasu nie jest. Chociaż na ogródku też palił, bo go zapałem kilka razy. No ja też, właśnie coś tam... Ty widziałaś, ile tam ludzi tam palą? No widziałam, jak się wszyscy zebrali, jak no. zapalili. To ja myślałam, że wszystkie domy tu się schajcują naokoło. Mm. Nie uważać z tym paleniem. Ale nie, jest bardzo niebezpieczne. Trzeba wiedzieć, jak się to robi. Mhm. Nawet strasz pożarna przyjechała. No wiem. Najpierw się trzeba nauczyć palić. Mhm. Dopiero potem się za to brać. Kurde. A ty też masz depresję? Takie pytanie ci zadałam po prostu. Znaczy... Nie mam... depresji... Ale mam. Woda. No. Na pewno, bo to jest dziedziczne. Nie. Nie czytałam, że większość ludzi, człowieków, ludziów, czycików, dostają depresję pomiędzy 10 a 20 coś tam lat. To dobrze, już mi to nie grozi. Między 10... No tobie też nie grozi. Słyszałam, że kobiety, które mają okres, to im już nie grozi depresja. Ach, to dobrze. Ej. Bo zanim masz okres, to jeszcze możesz się powiedzieć, sorry, mam depresję i chcę się coś robić. Bo już nie masz okresu, o, to wtedy masz taką depresję, że o, no jak masz okres, to zawsze mówisz, nie, sorry, mam okres. Jestem taka wkurwiona, że mam okres. No. Dobrze. A co? Wiesz, ja właśnie wyliczyłam, że... Daniel! No mów, mów. Możesz tu przyjść na chwilę? No mów. Wyliczyłaś? Wyliczyłam, że kobiety... dostawają 480. Co? Mam pytanie do ciebie, chodź co? Na chwilę. Nie, co? Tylko na chwilkę, bo miałam tylko pytanko, wiesz? I już wracasz, możesz nawet grać do ten. Na sekundkę. No tutaj niżej. Niżej. Bo wiesz co, w tym programie, co my żeśmy na ten nagrywali, nie? I zapomniałam się ciebie zapytać. Dlaczego ty w ogóle miałeś tę depresję? Bo takie pytanie dzisiaj paru, żebym ci je zadała, więc... Czemu ty miałeś w ogóle depresję? No bo było tak, że ostatnim razem, kiedyśmy byli na święta w Polsce, to babcia mi powiedziała, że jak dorosnę, to będę bił swoją żonę i dzieci. Jezu, straszne, no teraz już rozumiem, dlaczego ty miałeś tę depresję. Boże, współczuję ci. I mi kiedyś zabrała 20 funtów, no powiedziała, że pożyczyła, ale nie oddała, to nie wiem. Boże, to musi być straszne, chcesz o tym porozmawiać? Tak, teraz by się to 20 funtów przydało, wiesz. No teraz to na pewno, w walentynki idą, dziewczynę masz. No to właśnie. Ktoś by się jej kupił, a tak? No. Dobra, przynajmniej się sprawa wyjaśniła, dzięki.
Mustang? Ale boski Mustang, widziałaś to, Zuzia? Wiecie, ile go zjechali. Nie. Ej, co z tymi kobietami, bo ty coś mówiłaś. Czyli kobiety testowały 480 okresów. Ej, wiesz, jak jest dobrze, żeby zapalić od razu? Żeby to otworzyć na górze na fulla. Jest tak samo, jakbyśmy mieli okres przez 1900 coś tam dni. Ale myśmy już to nagrali, jak mówiłaś, już było to w poprzednim odcinku. No było, pamiętasz? Ale i tak, to jest tak samo, jak my byśmy mieli okres przez 5,3 lata non-stop. Możesz sobie to wyobrazić. Nie. Ale wiesz co? Chyba bym już wolała mieć przez te 5 lat okres non-stop, a potem mieć już spokój całe życie. No. Ale to musiałoby być fajnie, żeby nie mieć okres, jak jesteś w ciąży. Możesz sobie wyobrazić 9 miesięcy bez okresu. Nie, w ogóle sobie nie mogę wyobrazić. Powiem ci, że jest mi to całkowicie obce. Ale i tak cię kocham jak swoje własne dziecko. Kiedyś musiałaś się dowiedzieć. Daniel! Ej. Czy to znaczy, że Daniel? Moje piersi! No. Właśnie musiałam powiedzieć Zuzi, że jest adoptowana. O, no wreszcie. No też, ale nie wiem. Nie mógł, nie mógł. Wiedziałam. Nie. Wiesz, jak on ma depresję, to on... Widocznie on nie jest nie widział. A, no tak, jak on ma depresję, to nie z naszej rodziny. No właśnie. No tak, bo ty nie masz. Ja też nie mam. A tym bardziej. Też nie mam. I jeszcze też. Dokładnie to. Chomiczki jeszcze nie mają. Też nie mają. Daniel jest jakiś po prostu chory. I co, no ja już znalazłam go w oknie tego życia, czy coś w tym. Takie okno jest życia. Tam wkładają niegrzeczne dzieci. Te, palce. Które... Lizać. KFC. Co? Nie wiem. Do okna życia nie wkładają palce lizać do KFC. Jak ty gadasz? Ja się wysikałam, zanim tu siadłam. No ty zapomniałaś, jak zwykle. Zrobiłaś to jak zwykle. No dlaczego to zrobiłaś? Ile razy mam ci powtarzać? Idź się wysikaj przed lotem. Idź się wysikaj, zanim usiądziesz. Mówiłam ci. Nie sikaj do miseczki. Ale mówiłam ci. Nie sikaj. Mówiłam ci, nie sikaj w pokoju, bo będzie potem plama. Potem wszystko na Fifi zrzucasz. Wtedy mi się nie chciało siku. Teraz mi się chce, nawet mi się... Nie, nie rób tego, bo to jest bardzo poważna telewizja. Chce ci się skakać? Możemy poskakać, staniemy i poskaczemy. Nie, chce mi się zapalić. No ale już się pali. Zimno mi. Już się pali. Dziewczyno, to jest 35 stopni. Idziemy się zapalić. Tak. Nie, to nie miało tak być! Nie, nie, w ogóle to nie miało tak być. Nie. Ty chcesz i zapalić, a nie ty chcesz się zapalić. Fifi, czy ty coś rozumiesz z tego wszystkiego, bo ja nie bardzo. Co to? Weź słuchać. No i wyłączyło nam. Niestety. Już, już. Tak to jest, ale niestety wgrywa się filmu w YouTube. Ty co, spałaś czy co?
też ocet piłaś? Wiedziałam. Wszyscy tak mi ciastki dostali. No i Daniel poszedł zrobić. Nic nie, my nic nie ten. A kubkę. Kubkę. No nie dokończyła, tak fajnie pokazywałam, bo mamy taki filmik zarąbisty, jak Daniel robi kubkę, ma tam chyba ze 6 lat, 7, coś w tym stylu. Nagrywa się, bo chciał zostać youtuberem, nagrywa się na tym, na kibelku. Takie fajne odgłosy tam robi, po prostu siedzi sobie. Co się stało? Chcesz zobaczyć? To jest ten. Ginger. Chyba jak gingera miałam. Co, napiłaś się? Będziemy teraz oglądać. Nie wiem, co będziemy oglądać. O! Okres, a nie to. Co ty masz z tym okresem? Masz jakąś fobię na tym? Może porozmawiajmy o tym okresie, co? Co? Wszędzie tylko ten okres. O co chodzi z tym okresem? Masz jakieś kompleksy czy coś? No to nie, to mów głośno, to nie usłyszę. Ale jak cicho mówisz, to on słyszy wszystko. Ale chyba jestem w ciąży! Ale z kim? Właśnie nie wiem! Dobra, nie słyszał. No dobrze, no. Wiesz, co to oznacza, jak jesteś w ciąży? Zero okresu! Przez 9 miesięcy! No i właśnie, potem to tak jest. Potem takie dziewczyny myślą sobie, dobra, 9 miesięcy nie będzie okresu. Czemu nie? Zróbmy sobie dziecko. A wtedy na końcu... A potem na końcu oddają je właśnie do okna życia, tam gdzie jest... Tam gdzie się wkłada palce lisać. Tak. KFC! Tak, dokładnie tam, tak. Właśnie tak to się odbywa. Wiesz, prawda jest taka, że jak nie chcesz mieć okresu, to się nie je. Bo wtedy twoje ciało zamyka twój okres w taki bąbelku, żeby nie czerpało energii. Nie, są tabletki antykoncepcyjne, po prostu możesz ich używać. Nie, albo można... Oczywiście ja nie polecam nikomu. Iść do doktora. Ja tego nie używam. Albo do kościoła. Albo do kościoła, dokładnie. Ale tam już łańcuchem. Jesteś przykuty. To już jest koniec. Jesteś już po prostu udupiony na resztę swojego życia. Albo możesz mieć taki talerz tam wsunięty i on to wtedy blokuje. Do głowy? Jezu, nie mogę! Też takie śmieszne? Bardzo! Czyli wsuwa ci ktoś do środka talerz i on po prostu wszystko blokuje. No. Nie, no fantastycznie. Nie kto ci to powiedział? Bo wtedy siku ci nie wy... Siku ci wyleci, bo... bo on nie wylatuje z tej samej ciurki, on wylatuje z innej ciurki. Rozumiecie. Tego się nauczyłam w szkole. Ale niezłe! Czyli w szkole was uczą, że wkładasz sobie talerz, ale jaki? Porcelanowy, z obwódką szklany? Nie, taki, taki malutki, taki metalowy. Metalowy, malutki talerz. Mamy miseczkę, co Fifi tam z niej je. No jest taka malutka, metalowa. Nie, a taka jak... Taka?
początku bardzo malutka. Twoja głowa była większa, niż się urodziło. Trafisz tak? Mam okulary, nie chcę ich wrócić. No i czego tam jeszcze się ciekawego uczycie w szkole? Tego. Chcesz wiedzieć, co ja dzisiaj zrobiłam? Co? Z koleżankami? Ale ładny widok. Madzia, coś dla ciebie, Madzia! Nie wiem, widzisz? Widać? Nie wiem, Zuzia, patrz, widać? Widać. Widać? To widać. No i? Dzisiaj mieliśmy nauczyciela, którego my nie lubiliśmy. Żaden znasz? Żaden znasz? Więc zrobiliśmy tak, że jak on by koło nas nie stał, tylko tak trochę by był oddalony. Nie jest to. To wtedy my byśmy tak krzyczyli: proszę pana! Ale oczywiście po angielsku, czyli sy! Sy! Sera! No, wtedy jak on by się odwracał, to my byśmy tak udawali, że to nie byliśmy my, czyli to byśmy tak. Czyli byśmy tak gadali, no. A wtedy on w końcu powiedział: dobra, jak chcecie się mnie czegoś zapytać albo coś, to rękę w górę. No. Więc już zaczęliśmy robić tak, że jak. No, byśmy robili tak, byśmy się rozciągali, ale żeby to wyglądało tak, jakbyśmy kładli rękę do góry. Jak on by nas do nas przyszedł, tak: a nie, po prostu się rozciągam. Tak by to ciągle byśmy tak. To my tak do nas przychodzi, tak: a nie, ja się tylko rozciągam. O, byłoby tak: sy! A nie, ja się tylko rozciągam. Bardzo to było ekscytujące, powiem szczerze, no i tak, że wszyscy są bardzo zainteresowani. Przez tym całą godzinę tak robiliśmy. Naprawdę? Fajnie było. Wow. Ja rysowałam oczy i brwi. Przynieście te oczy i brwi. Namalowałaś? No dobra, przyniesie, ale nie wiem, o czym będę mówić przez ten czas, jak kiedy nie będę. Mów o okresie. Każdy jest zainteresowany. Ale się spoczyłam normalnie, prawie się poślizgnęłam na tej podłodze. Ale co ja mam mówić po okresie, że co? Nie po okresie. Tu już będzie trochę. Tylko? O okresie mówię, co ja mam mówić o okresie? Za długo się zastanawiasz. Skończy nam się taśma. No szybciej, idź już nie macie. Zajść w ciążę, żeby nie mieć okresu przez 9 miesięcy. Nie, no świetny pomysł po prostu. No jebiste. Albo wkładać sobie mały metalowy talerzyk. Nie, no nas takich rzeczy nie uczyli. Mi ta mama powiedziała w wieku 13 lat, że w ciąży to się zachodzi od całowania. Dlatego masz teraz dorosłe dzieci, prawda? No, mama mi wiele rzeczy mówiła, tak. Mnie wyuczyła, że normalnie. Jestem przy tacy, się zaśmieję. Co masz ciekawego? To. I hate when people. Tak.